Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał Wandowski i przez najbliższe 10 minut będę wam opowiadał o filologii germańskiej z troszeczkę innej strony. Przez 8 minut, no dostałem, jest mała zmiana. Więc tak, po pierwsze bardzo się cieszę, że tak liczne grono się was tutaj zebrało, bo to znaczy, że dbacie o to, jaką ścieżkę kariery obierzecie. I bardzo wam zazdroszczę, bo też chciałbym być na waszym miejscu i za chwilę mieć studniówkę, a potem 100 dni później mieć maturę i przystąpić do najdłuższych wakacji w życiu. No dobrze, więc ja teraz przyjdę. Dlaczego w ogóle mielibyście chcieć mnie słuchać? Ja germanistykę studiowałem i we Wrocławiu, i w Warszawie, więc mogę wam dać taki więcej informacji na temat różnic też. I studiowałem też automatykę i robotykę we Wrocławiu, z którą skończyłem z tytułem inżyniera. I studiuję też na Szkole Głównej Handlowej, analizę baz danych Big Data. I moja ściąga mi podpowiada, że teraz powinienem wam opowiedzieć o swoich oczekiwaniach wobec tych studiów i może o też takich oczekiwaniach, jakie wy macie. Mianowicie moje oczekiwania nie były specjalnie wielkie, bo z tytułem inżyniera myślałem, że będę pracował jako automatyk, więc po prostu chciałem podszkolić swój język i myślę, że to jest dobry powód. Po drugie, chciałem też skrzesić sobie trochę takiego ducha humanizmu, który podupadł, jak byłem na studiach ścisłych. I to wszystko udało mi się zrealizować we Wrocławiu, bo mam tam do czynienia z literaturą, poziom języka jest dosyć wysoki, jest obecność dwóch ścieżek, jest ścieżka A i ścieżka B. Ścieżka A jest dla osób, które dobrze już mówią po niemiecku i tam nie uczymy się haben i sein na początku, natomiast ścieżka B jest właśnie dla takich osób. Co do procesu rekrutacji, ja nie wiem, jaki był wskaźnik, bo szczerze nie interesowałem się tym, pomyślałem sobie, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to się nie dostanę. Mianowicie miałem 94% z matury podstawowej z niemieckiego i ten wynik pozwolił mi się dostać, więc myślę, że wymagania nie są specjalnie wielkie. Na filologię łatwo się dostać, natomiast dużo osób odpada, głównie z własnej woli. Bo często jest tak, że myślą sobie, o, to będzie kolejny kurs, to będzie darmowy kurs językowy. No, wiecie co, to jest tak, że faktycznie w pewnym sensie jest tak, ale poza samą praktyczną nauką języka macie dużo zajęć z kulturoznawstwa, z językoznawstwa. Czytamy lektury, powinniśmy je czytać po niemiecku. Czytamy je po polsku, co powoduje dużą dezaprobatę wśród ciała nauczycielskiego, ale uwierzcie mi, to nie jest takie proste czytać Schillera i Goethego w oryginale. I rekrutacja przebiegła całkiem schematycznie, czyli wybieracie sobie studia, potem rejestrujecie się w jakimś systemie internetowym, wprowadzacie swoje dane, uiczacie opłatę. Później, jeżeli was przyjmą, to zanosicie dokumenty, jesteście przyjęci. W Warszawie nie ma tej ścieżki A i B. I uważam, że to jest mały błąd, bo naprawdę ciężko jest zrozumieć. Właśnie też w Warszawie na pierwszym roku wszystkie wykłady, wszystkie zajęcia, które są z jednej strony obowiązkowe, z drugiej strony jeszcze dodatkowo są prowadzone w całości po niemiecku. A niestety poziom studentów niekoniecznie umożliwia prowadzenie takich zajęć. I myślę, że to jest spory błąd w Warszawie. Natomiast we Wrocławiu na pierwszym roku wykłady są po polsku. To są wykłady z historii literatury, ze wstępu do językoznawstwa, wstępu do literaturoznawstwa. Bardzo ciekawe rzeczy. I we Wrocławiu też te wykłady nie były obowiązkowe, natomiast prawie wszyscy na nie chodzili, bo były bardzo ciekawe i bardzo przydatne. Co do planu, no to na pierwszym roku dostajecie plan z góry. To jest powszechna praktyka, potem go sobie wybieracie. Jest system USOS, gdzie rejestrujecie się w systemie, kto pierwszy, ten lepszy. Czyli jest dzikie odświeżanie. No i liczycie na to, że uda wam się zapisać. Natomiast wiecie, wcześniej jest udostępniany ten plan, to znaczy możecie sobie wybrać, z którymi prowadzącymi chcecie mieć zajęcia. Na Facebooku jest pełno grup, gdzie potem pytacie się ludzi ze starszych lat, kto jest spoko, kto nie jest spoko. I na tej podstawie układacie sobie plan. To, że możecie ułożyć sobie plan i to, że na przykład we Wrocławiu jest jeszcze część zajęć nieobowiązkowych, umożliwia wam podjęcie jakiejś innej aktywności. Może to być aktywność studencka w jakimś szkole. Może być to praca, może być to drugi kierunek. Ja całym serduszkiem polecam wam drugi kierunek. Szczególnie jeżeli są to studia filologiczne, jeżeli połączycie je na przykład z finansami i rachunkowością, to uwierzcie mi, że łatwo znajdziecie pracę w banku na przykład niemieckim, gdzie płacą naprawdę dobre pieniądze.
Natomiast sam poziom zajęć i ich typ. No nie mamy laboratoriów, tak jak na Politechnice na przykład. Głównie są to ćwiczenia, wykłady i konserwatoria, czyli konwersatoria. Czyli tak, czyli po prostu rozmawiamy sobie. Mega przyjemne zajęcia. Na pierwszym roku powinniśmy używać języka niemieckiego oczywiście, natomiast czasami, ten, tak jak powiedziałem, poziom nie jest na tyle wysoki i przechodzimy czasami na polski. Natomiast na drugim roku taka praktyka już jest rzadka. Później dochodzimy do studentów, których spotykamy. Jedyny brak, jaki zanotowałem i w Warszawie, i we Wrocławiu, to jest to, że nie ma tam takich typów informatyków, ale poza tym są najróżniejsi ludzie. Są ludzie, którzy noszą różowe spódniczki i białe kozaczki, a są ludzie, którzy czytają w przerwach Schillera albo Michaiła Bułhakowa w oryginale po rosyjsku. Są też takie geeki. Potem do nauki. Nauki, czy jest dużo? Tak. Jest bardzo dużo nauki. Natomiast jeżeli będziecie poświęcać, moim zdaniem, około 5 godzin dziennie na zajęciach, plus 2 godziny systematycznie będziecie pracować w domu, to spokojnie będziecie jechać na czwórkach i piątkach. We Wrocławiu i w Warszawie poziom zajęć jest generalnie podobny. Natomiast typ zajęć troszkę się różni. Tak jak już było powiedziane, tutaj w Warszawie bardzo rozwinięta jest ścieżka pedagogiczna, więc jeżeli macie ambicje zostać nauczycielem, jak najbardziej idźcie na te studia. Natomiast we Wrocławiu raczej ciśniemy mocniej język. Potem programy stypendialne. Wiecie, Niemcy to jest największa gospodarka w Europie. A dlaczego wam to mówię? Bo to oznacza dużo pieniędzy i to oznacza też dużo pieniędzy do rozdania. To oznacza, że jest pełno programów stypendialnych. Są takie organizacje jak DEAD, jak Fundacja Konrada Adenauera, który jestem stypendystą. To są spore pieniądze, które możecie dostać na przykład studia w Niemczech, na kursy wakacyjne w Niemczech, czy nawet na studiowanie w Warszawie. I kończąc, bo już niestety muszę kończyć, chociaż chciałbym porozmawiać z wami trochę dłużej. No tak, to po prostu życzę wam, żebyście dobrze napisali maturę i wybrali sobie najcudowniejsze studia, jakie tam sobie wymarzycie. Natomiast polecam wam jeszcze, na sam koniec, żebyście może spróbowali też wyjechać nie wiem, gdzie mieszkacie, ale fajnie jest w ogóle studiować w innym mieście. I do tego was też mega zachęcam. Dziękuję.